Okej, witam Państwa bardzo serdecznie, mówi Piotr Łukowicz. W tej części kursu powiemy sobie parę słów na temat noda o nazwie ID Mask. Jest to konwerter, którego zadaniem jest wyodrębnić ze sceny jeden tylko obiekt i stworzyć z rzutu tego obiektu na płaską powierzchnię coś w rodzaju maski. Stąd właśnie nazwa Mask. A więc, aby pokazać, jak ten nod działa, na początku muszę przygotować sobie jakąś prostą scenę. I na początek może zrobię takiego małego plane'a, może nie takiego dużego, tylko takiego jak teraz. Do środka wstawię kostkę oraz sferę. Weźmy może sferę. I teraz tak, sferę oczywiście nie widać, ponieważ ukryta jest w kostce, a więc przesunę ją o jedną jednostkę blendera i zrobię tak samo z kopiami tej sfery, po to, aby utrzymać taki dosyć interesujący kształt, przypominający troszeczkę bunkier czy cokolwiek bądź. Widok z kamery i render wygląda mniej więcej w taki sposób. Mamy tutaj ostre cienie, niezbyt przyjemnie wyglądające, ale można temu zaradzić. Dodam teraz światło środowiskowe. Zróbmy render, już jest lepiej. No i teraz tak, to światło jest jeszcze oczywiście troszeczkę za mocne, więc ustawię je może na wartość 0,3. Zrobimy render, usunę też lampę, która mi niepotrzebne cienie rzuca. Render. I to już jest całkiem fajnie wyglądająca scena. I teraz tak, ID Mask, który chciałbym tutaj pokazać, jak działa, będzie trzeba dopiero ustawić. Na razie wszystkie te obiekty mają to swoje ID, swoje ID Mask ustawione na 0 i to jest domyślna wartość. Więc teraz kliknę może w tego plane'a. No i przejdźmy do zakładki z ustawieniami mesha. Jest tam coś takiego jak Pass Index na panelu Relations. To są zależności między obiektami. Ten pass index to jest coś w rodzaju kolejności, w której dany obiekt wchodzi do procesu renderowania. Standardowo wszystkie obiekty mają ustawiane 0, co oznacza, że wchodzą jednocześnie do procesu renderowania, ale można ustawić im inną wartość i wtedy otrzymamy możliwość wyodrębnienia tych obiektów później w nodach. No więc dla plane'a ustawię sobie 1, dla cube'a ustawię sobie 2, a dla cool ustawię 3. Może tak, Ctrl-C. I teraz 3. Można było zrobić to na samym początku, kiedy te kule kopiowałem. Wtedy pass index zostałby również skopiowany. No ale myślę, że to nie jest duża strata czasu. Mam już teraz wszystko ustawione jak trzeba. A więc plane ma 1, cube ma ustawioną 2, a każda z kul ma ustawioną 3. I teraz te pass indeksy oczywiście nie mają żadnego wpływu na proces renderowania. Jeżeli zrobię F12, wcisnę, dostaję dokładnie taki sam render i wszystko jest w porządku. Natomiast mogę włączyć dodatkowo w zakładce render, tam gdzie jest render layers, czyli ten duży panel z tajemniczymi ustawieniami, mogę włączyć coś takiego jak przekazywanie informacji o tym ustawionym indeksie. Nazywa się to object index. Jeżeli włączę taki checkbox i wyrenderuję scenę jeszcze raz, to w tym momencie nadal widzę to samo, ale już do sceny poleciały informacje o indeksach obiektów, które ustawiłem poprzednio. No i teraz przełączę się do systemu nodów, włączę sobie te nody, Use Notes, Backdrop, Viewer. No i tak wygląda moja scena. Teraz mogę wykorzystać swoje indeksy po to, aby wyodrębnić obiekty, które mam na scenie. Wystarczy tylko, że z konwerterów dodam sobie nod o nazwie ID Mask. To jest ten, o którym dzisiaj mówimy, na wypadek, gdyby się ktoś nie zorientował jeszcze. No i teraz tak, dodaję ten ID Mask i od razu widzę efekt jego działania. Tutaj scenę będę musiał jeszcze przerenderować raz, myślę. A więc jeszcze raz render. OK, nic nie widać, nie wiem dlaczego, powinno być coś widoczne. Zobaczymy jeszcze, jak to wygląda. No niestety, ale jeżeli zrobię sobie jedyneczkę, powinienem, o już wiem, przepraszam, pomyliło mi się, powinienem mieć index object wsadzony do tego ID mask. O, i teraz wszystko widać. No więc teraz tak, ta maska, którą dostaję z indeksem 0, maskuje mi tło. Tło ma wartość 1, wszystkie obiekty z indeksem 0 są czarne i można użyć takiego rozdzielenia między tłem a obiektem jako maski. Oczywiście, jeżeli zrobię sobie indeks 1, wtedy maskuję tylko i wyłącznie plane'a. Wszystkie pozostałe obiekty, łącznie z tłem, są czarne. Więc wyciąć tego plane'a z obrazu jest bardzo łatwo, ponieważ już mam maskę. Tak samo będzie z indeksem 1, wycinam całą moją kostkę. No i ewentualnie z indeksem 3 wycinam moje kule. Teraz, do czego to się może przydać? Otóż tego typu sytuacja jest bardzo przydatna wtedy, kiedy chcę dodać pewien specjalny efekt do danego rodzaju obiektu. Jeżeli chciałbym na przykład, aby moja kostka miała piękną poświatę, no to tę poświatę mogę zrobić choćby z tego białego koloru. Wystarczy tylko, że wezmę ten biały kolor i dodam go do oryginalnego obrazu. Mogę to zrobić na przykład za pomocą noda o nazwie Mix. Ten nod ustawię na ADD, włączę do niego obraz, a następnie swój
obraz z maską. I teraz już na obrazku gotowym mam biały kolor mojego cube'a. I to jest fajne, żeby ten cube jeszcze świecił, czy też żeby miał jakąś poświatę, warto byłoby ten biały kolor otrzymany z ID Mask nieco rozmyć, a więc dodam sobie jeszcze dodatkowo node o nazwie Filter Blur. Znamy ten node. Na początku damy 5. Zrobię także kopię, dam na przykład 15, żeby poświata była troszeczkę szersza. No i teraz będą potrzebne mi nody takie jak dodanie do siebie różnych rzeczy, ponieważ tak, na początku wkładam maskę, czyli ten surowy biały kolor do noda Blur. Otrzymuję rozmycie rzędu 5. Teraz do tego rozmycia powinienem dodać następne rozmycie, a więc wynik działania rozmycia wkładam do noda Blur 15 i mam już rozmyty w taki sposób. Ale oczywiście tracę to rozmycie, które miałem tutaj, w związku z tym potrzebuję je dodać. A więc robię sobie kopię tego ADD, dodaję i teraz tak, ten nod robi mi blur na 5, a ten robi mi blur na 15, a więc muszę je dodać w ten sposób. Ustawiam je tutaj, a do tego noda wkładam oryginalny obrazek. W efekcie dostaję takie podwójne rozmycie. O, przepraszam, nie cały obrazek, tylko wartość mojej maski. Dostaję całe rozmycie, takie jakby dwukrotne. Tak to wygląda. Oczywiście mogę wziąć sobie rozmycie poprzednie, również włożyć jako źródło. Będę miał wtedy troszeczkę inny rodzaj rozmycia i to rozmycie nie jest zbyt piękne. Dlatego można zmienić je z rodzaju flat, na przykład na Gaussian. To jest dużo łagodniejsza krzywa rozmywająca i teraz to wygląda dużo lepiej. Jeżeli teraz taki obrazek skleję z moim oryginalnym obrazem, zamiast maski tej surowej, którą miałem poprzednio, czyli takiej, mogę wziąć tą swoją rozmytą, wtedy będę miał ładną poświatę. No i ta poświata jest bardzo fajna. Teraz gdybym chciał, żeby ta poświata była dodatkowo jeszcze na przykład jakaś zabarwiona pewnym kolorem czy czymś takim, to tu można napotkać na dziwną rzecz. Otóż wiadomo, że jeżeli wezmę sobie na przykład node o nazwie krzywe RGB, wstawię go w tym miejscu i podłączę do viewera, to oczywiście teraz jest kolor biały tego, co otrzymuję. Natomiast nie udaje się zrobić koloru poprzez na przykład przełączenie się w kanał niebieski i podbicie tego niebieskiego. Mimo tego, że tutaj są trzy kanały barwne. Tak naprawdę nie są tutaj trzy kanały barwne. Te trzy kanały barwne byłyby wtedy, gdybym miał tutaj żółtą kropkę, a kropka jest szara. W związku z tym idzie kolor, który jest tylko jedną wartością i on jest mapowany teraz na wszystkie trzy kanały bez różnic. Nie mam tutaj po prostu kanału niebieskiego. Dlatego w ten sposób nie mogę podbić koloru i zrobić tego mojego fragmentu zabarwionego. Jest na to inny sposób. Muszę zrobić coś takiego jak Color Mix i następnie wybrać sobie stąd mnożenie. Mnożenie mogę zrobić z jakimś innym kolorem, na przykład czerwonym. Jeżeli przez kolor czerwony przemnożę cały obraz, to tam, gdzie będzie kolor czarny, oczywiście wyjdzie kolor czarny. Tam, gdzie był kolor biały, zrobi mi się kolor czerwony. I to jest sposób na pokolorowanie całego obrazka. I teraz jak mam coś takiego, to mogę użyć tego koloru w jednym z nodów o nazwie Blur, po to, aby dodać taką fajną kolorową poświatę. Więc ten nod odepnę na razie. Odepnę również ten. I teraz tak, zwykły blur jest w porządku i on jest dodany tutaj. Ten blur rozmywa mi obiekt i to ma być kolor biały tego rozmycia. Następnie drugi blur rozmywa mi obraz, który otrzymałem i ten właśnie obraz muszę zabarwić, a więc wstawię tutaj nod o nazwie Multiply. I oczywiście te dwa nody do siebie dodam, skieruję tutaj i teraz mam ładną poświatę. Oczywiście im szerzej będę rozmywał ten nod, ten kolor czerwony, tym będę miał poświaty obszar większy. Mogę również zmienić kolor na jakiś niebieski, żeby wyglądał bardziej kosmicznie i tak dalej. Tak to działa. Natomiast cały ten efekt jest możliwy do uzyskania tylko dlatego, że mam tutaj nod taki jak ID Mask. I to, co jest fajne w tym nodzie, to jest rzecz taka, że mogę to ID zmienić teraz i natychmiast przełączyć się na inny obszar obiektu, na inną maskę. To jest super. Jeżeli zrobię na przykład mask 2, to mam sześcian, jeżeli zrobię mask 3, mam wszystkie kule za jednym zamachem wymaskowane. To jest dlatego fajne, że mogę na przykład z tego zrobić animację. Można zakluczować ten indeks tutaj, czy dodać keyframe na niego i wtedy na przykład ustawić na ścianie jakieś strzałki, które będą miały różne indeksy i te indeksy kolejno animować. Wtedy strzałki się będą rozjarzały światłem po kolei. Bardzo prosty efekt. No i daje niesamowite możliwości nie tylko w zwykłym modelowaniu, obrazowaniu, ale również właśnie w animacji. No dobra, myślę, że pokazałem, na czym działanie tego noda polega. Jest bardzo prosty nod i przydaje się do wielu różnych rzeczy. Ok, mogę także maskę sobie zmiękczyć, jeżeli chcę. To powoduje, że ona jest troszeczkę mniej taka ostra. Ok, taka jest różnica. Bardzo subtelna,
ale widać, że dodawane jest tutaj coś takiego jak antyalias. Ok, myślę, że to jest wszystko, co na ten temat można powiedzieć na razie. Dziękuję za uwagę, polecam stosowanie. Do zobaczenia.